Na tym etapie kursu jesteś już zaznajomiony z podstawami typowania. Wiesz, czym jest typowanie strukturalne, czym są interfejsy, enumy, więc czas porozmawiać o kompatybilności typów w TypeScriptie. Tak jak wspomniałem, w TypeScriptie mamy typowanie strukturalne. Taką podstawową zasadą strukturalnego typowania w TypeScriptie jest to, że A jest kompatybilne z B, jeśli B posiada przynajmniej te same człony co A. Zobaczmy na przykładzie, o co właściwie w tym chodzi. Spójrzmy teraz na interfejs manager, który jest przypisany do zmiennej John Doe. Niżej mamy zadeklarowany obiekt pod nazwą Mark Twain, gdzie mamy pola name, last name i age. Jak widzimy, manager również posiada name i last name. Teraz zobaczmy, czy do John Doe możemy przypisać Mark Twaina. Oczywiście, że możemy. Czemu? Ponieważ Mark Twain, czyli jakby ten element B, posiada przynajmniej te wszystkie pola, które posiada element A. Zatem, czy Mark Twain posiada takie pola jak name i last name? Tak posiada, więc możemy go przypisać do John Doe. Kompletnie nie ma znaczenia, że on ma jeszcze własne pole age. Tak to wygląda właśnie w porównywaniu obiektów. Jest to dość tutaj, powiedzmy, proste. Nieco bardziej jest to złożone w porównywaniu funkcji, ale zanim porozmawiamy o porównywaniu funkcji, spójrzmy jeszcze na parametry wywołania. Spójrzmy tak, mamy metodę sayHello, która przyjmuje parametr person typu manager. I tutaj widzimy return hello i tutaj sklejamy stringa z person name. Nieistotne w każdym razie. Ale niżej widzimy wywołanie metody sayHello, gdzie przekazaliśmy Mark Twaina, mimo że parametr miał być typu manager. I to zadziałało podobnie jak w poprzednim slajdzie. Tak, Mark Twain posiada name i last name, więc zadowolił naszą funkcję sayHello. Mogliśmy go przekazać i tutaj wszystko, jeśli chodzi o typy, nam się sprawdza. Zobaczmy teraz, jak to się ma w porównywaniu funkcji, jeśli chodzi o kompatybilność typów. Aby sprawdzić, czy możemy sayHello przypisać do sayGoodbye, najpierw musimy spojrzeć na parametry. Parametry w sayHello muszą mieć odpowiadające parametry w sayGoodbye. I co ważne, liczą się typy parametrów, a nie ich nazwy. Zatem sayGoodbye posiada parametr typu string na tym samym miejscu, więc przypisanie jest jak najbardziej możliwe. Ale natomiast w drugiej wersji przypisanie sayGoodbye do sayHello jest niemożliwe. Czemu? Ponieważ sayHello nie posiada drugiego parametru o typie string. Oczywiście to zachowanie ma sens. Często w JavaScriptie korzystamy z funkcji, gdzie chcemy ignorować takie ekstra parametry, chociażby w takiej metodzie jak map, gdzie możemy przekazać trzy parametry. Element tablicy, indeks i tablicę, na którą wskazuje map, ale na przykład najczęściej korzystamy tylko z elementu. Zatem przejdźmy dalej i zobaczmy, jak wygląda porównywanie enumów. Na tym przykładzie mamy dwa enumy, pizza status i payment status. Tutaj odpowiednio order, bake i salt, pod nim się kryją wartości od 0 do 2 i podobnie jest w payment status. Teraz w TypeScriptie nie jest możliwe przypisanie sobie tych samych enumów. Jeśli zadeklarujemy tutaj capricciosa status, gdzie przypiszemy pizza status.baked, to następnie do capricciosa status nie możemy przypisać payment status pending. Ale za to do enuma możemy przypisać numbera. Zatem enumy są kompatybilne z liczbami, a liczby są kompatybilne z enumami. Ale dwa różne enumy nie są ze sobą kompatybilne. Spójrzmy teraz na przykład porównania klas. Tak jak wspomniałem, w TypeScriptie jest typowanie strukturalne, więc jeśli deklarujemy calc Kent, który jest typu Batman, to jak najbardziej do niego może być tu przypisana stworzona instancja klasy Superman. Czemu? Bo jeśli sprawdzimy obie klasy, to obie klasy posiadają metodę kick, mają te parametry, które są tego samego typu oraz zwrotka też jest również tego samego typu number, więc te dwa typy są jak najbardziej kompatybilne. Kolejny przykład. W porównaniu klas pola statyczne nie wpływają na kompatybilność typów. Jeśli do Batmana przypiszemy sobie pola statyczne, przykładowo kills oraz metodę statyczną kill, to kompletnie to nam nie wpłynie na kompatybilność naszych
typów. Nadal do Clark Kent, który jest typu Batman, możemy do niego przypisać nową instancję klasy Superman. Podobnie sprawa ma się z konstruktorami. Konstruktory nie wpływają na kompatybilność, o ile nie zaczynamy w nich dodawać modyfikatorów. Także Batman ma inny konstruktor niż Superman, ale nadal te typy są ze sobą kompatybilne. Chyba że zaczniemy dopisywać właśnie, że przed słówkiem City String w konstruktorze jest private, niżej powiedzmy w konstruktorze Superman będzie protected, to zacznie nam tutaj ta kompatybilność się sypać. I przykład wspomniałem o modyfikatorach, zatem modyfikatory, tak, one wpływają na kompatybilność. Jeśli w jednej klasie metoda dana jest prywatna, a w drugiej jest publiczna, no to niestety nasze typy nie są ze sobą kompatybilne. Zatem tak wygląda kompatybilność typów w TypeScriptie. Jest jeszcze parę innych bardziej zaawansowanych kruczków, ale na tym etapie, powiedzmy, na tym etapie zaawansowania kursu, te informacje powinny nas satysfakcjonować.